parę nastąpień organizator Dnia Dziecka. Słuchajcie, co roku mamy coraz więcej atrakcji. W tym roku odwiedziła nas na przykład słynna Hello Kitty, która jest już właśnie wśród nas. Jak widać, zainteresowanie jest mega, bo postać jest jedną z ulubionych kreskówek, jak wszyscy wiemy. Za chwileczkę będziemy również mieli animatora, który razem z dzieciakami będzie tworzył balony, będzie modelował różne zwierzątka. Trwa już drugi konkurs plastyczny. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tym konkursie. Będzie również zabawa w poławiacza słodyczy. Mamy koło fortuny, quizy, kalambury, karaoke, kino. Także atrakcji w tym roku jest co niemiara. Powiedzcie, jak podobają Wam się tutejsze atrakcje? Nie wiem. Bardzo. 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 Jest bardzo fajnie, dobrze się bawimy i mamy nadzieję, że będziemy jeszcze się lepiej bawić. O czym marzycie z okazji właśnie Dnia Dziecka? Jaki prezent chcielibyście dostać? Ja bym chciała dostać konia. Ja na razie jeszcze nie wiem, ale planowałam coś. Planowałam, żeby ten dzień był bardzo fajny i jest. Które z atrakcji najbardziej przypadły wam do gustu? Rysowanie. 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 Jak spotkanie z Hello Kitty? Dobrze, fajnie. 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 Najbardziej mi się podoba Hello Kitty, bo ona jest taką największą atrakcją tego. Rysowaliśmy i pokazywaliśmy jej rysunki. No. Cieszyła się i nas przytuliła. Skąd znacie generalnie Hello Kitty? Z telewizji. Lubicie Hello Kitty? Lubimy. Lubimy bardzo. Mam dużo Hello Kitty rzeczy. Ja też, bluzki. Skąd znacie generalnie Hello Kitty? Z telewizji. Lubicie Hello Kitty? Lubimy bardzo. Mam dużo Hello Kitty rzeczy. Ja też, bluzki. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jeszcze nie zdążyliśmy się dzisiaj rozłożyć, a już dzieciaczki czekały w kolejce, kiedy tylko ruszy stanowisko, gdzie można by było już wziąć udział w pierwszym konkursie. Także naprawdę jest bardzo spore zainteresowanie. Czego Pani osobiście chciałaby życzyć dzieciaczkom właśnie z Dnia Dziecka? No uśmiechu, żeby się naprawdę tak chętnie tutaj wszyscy razem spotykali, żeby potrafili cieszyć się z każdej drobnostki i żeby byli zawsze, zawsze pogodni i radośni.